Dziękuję bardzo, panie marszałku, pani minister, wysoka izba. Dzisiaj jesteśmy świadkami demontażu sieci szkół w Polsce. Sieci szkół, która przez dziesiątki lat z takim trudem była budowana. I chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, że przy procedowaniu zmiany ustawy o systemie oświaty w poprzedniej kadencji, to Prawo i Sprawiedliwość kolegom i koleżankom z Platformy Obywatelskiej mówiło, że nie można instrumentu związanego z blokowaniem możliwości likwidacji szkół odbierać kuratorowi i dawać ten instrument w ręce samorządów. Nie jest prawdą, że ktokolwiek tutaj w Wysokiej Izbie, pani poseł, mówił, że samorządy bezrozumnie zamykają szkoły. Nikt takich tez nie podnosił. Ja wiem, że te decyzje samorządy podejmują z dużym bólem. Państwo nakładacie coraz więcej obowiązków na plecy samorządów, nie zapewniając właściwego poziomu finansowania. I udała się Platformie Obywatelskiej znakomita zagrywka. Otóż co roku pan premier Tusk wychodzi i mówi: nauczyciele, dostaniecie podwyżki. I to jest ta grupa, która państwu ufała i na państwa głosowała, po czym nie zapewniacie finansowania tych podwyżek. I na dole ludzie myślą, że to zły samorząd zamyka ich szkoły, że zły jest wójt, burmistrz, prezydent miasta. Ale rząd to jest ten dobry. Więc poziom hipokryzji osiągnął zenit. W przypadku właśnie likwidacji szkół widać to bardzo dokładnie. To rząd rękami samorządów likwiduje szkoły, bo nakłada rząd coraz większe zobowiązania finansowe na samorządy. I prawdą jest również, że bardzo często te decyzje związane z likwidacją szkół podejmowane są w taki sposób, bo ja w sesjach rad gmin uczestniczę, że jeśli nie zamkniemy szkoły, to nie zrobimy kawałka kanalizacji, nie wyremontujemy drogi, nie wyremontujemy chodnika. I popatrzcie państwo, do jakiego absurdu doprowadziliście. Stawia się kanalizację na jednej szali i chodnik, na drugiej likwidację szkoły. A przecież właśnie, szczególnie w terenach wiejskich, szkoły pełnią nie tylko funkcję edukacyjną, ale są miejscem integracji środowiska lokalnego. Apeluję do moich koleżanek i kolegów z Platformy. Zagłosujcie za projektem Prawa i Sprawiedliwości przywracającym kuratorom możliwość blokowania szkół. Proszę pani, zmieni, dlatego że państwo ma obowiązek czuwać nad tym, aby sieć szkół w Polsce była racjonalna i sensowna, a nie zależała od grupki radnych, którzy nie zawsze wiedzą, że na edukację należy patrzeć przynajmniej w perspektywie dekady, a nie krótkiej kadencji samorządu czteroletniej. Dziękuję bardzo.